Lesen wir von 1. Mose 21, Vers 22. Przeczytamy z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 21 rozdziału, od 22 wiersza. Bis Kapitel 22, Vers 12. Aż do 22 rozdziału, do 12 wiersza. Pierwsza Mojżeszowa, 21 rozdział, od 22 wiersza. W tym czasie rzekł Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska, do Abrahama tak: Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz. Przysięgnij mi więc tu, teraz, na Boga, że nie zdradzisz ani mnie, ani potomka mego, ani rodu mego. Takie dobrodziejstwo, jakie ja wyświadczyłem tobie, wyświadczysz mnie i ziemi, w której jesteś gościem. Wtedy Abraham odpowiedział: Przysięgam. A gdy potem Abraham wypomniał Abimelechowi sprawę studni z wodą, którą gwałtem zajęli słudzy Abimelecha, Abimelech odpowiedział: Nie wiem, kto to uczynił, ty bowiem nie powiadomiłeś mnie o tym, a ja również nie słyszałem o tym do dnia dzisiejszego. Wtedy Abraham wziął owce i woły i dał Abimelechowi i obaj zawarli przymierze. Abraham zaś odłączył 7 jagniąt z trzody osobno. Rzekł wtedy Abimelech do Abrahama: Na cóż te 7 jagniąt, które odłączyłeś? A on odpowiedział: Przyjmij tych 7 jagniąt z ręki mojej, aby mi były świadectwem, że ja wykopałem tę studnię. Dlatego nazwano to miejsce Ber Szeba, ponieważ tam obaj złożyli przysięgę. Tak zawarli przymierze w Berszebie. Potem wstał Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska, i wrócili do ziemi filistyńskiej. Abraham zaś zasadził tamaryszek w Berszebie i wzywał tam imienia Pana, Boga wiekuistego. Potem Abraham przebywał w ziemi filistyńskiej przez długi czas jako gość. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: Otom ja. I rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: Ojcze mój. A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój. I rzekł: Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Otom ja. I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Man kann sagen, dass man von Kapitel 21, Vers 22 bis Kapitel 24. Można by powiedzieć, że począwszy od 21 rozdziału, 22 wiersz, aż do 24 rozdziału, Abraham auf der höchsten Stufe seines Glaubens steht.
Abraham znajduje się na najwyższym stopniu swojej wiary. Hier ab Vers 21, ab Vers 22, wo ein Zeugnis in der Welt ist. Tutaj oglądamy w tym rozdziale 21, począwszy od 22 wiersza, że on jest właściwym świadectwem w otaczającym świecie. Und in Kapitel 22 natürlich, wo bereit ist, seinen Sohn zu opfern. I naturalnie również w 22 rozdziale, gdy czytamy o tym, że był gotowy, aby ofiarować swojego Syna Bogu. Das Interessante ist, dass das jedes Mal auch durch ungläubige Menschen noch bezeugt wird. Interesującą rzeczą jest to, że zawsze to było poświadczane przez niewierzących ludzi. So bekommt er in Vers 22 ein herrliches Zeugnis von Abimelech und Pikol. I w wierszu 22 przedstawione jest wspaniałe świadectwo, które on otrzymał od Abimelecha i Pikola. Gott ist mit dir in allem, was du tust. Gdy powiedzieli, Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz. Und das, obwohl Abraham ein paar Kapitel vorher vor Abimelech gefallen ist. A to w takim czasie, gdy parę rozdziałów wcześniej możemy o tym przeczytać, że Abraham rzeczywiście upadł, czyli zgrzeszył przed Abimelechem. Das zeigt, dass auch wir Christen nicht fehlerlos sind. A wszystko to wskazuje, że również i my, chrześcijanie, nie jesteśmy ludźmi, którzy są bezbłędni. Und dass wir leider auch öfter versagen. I że niestety zdarza się, że i również często my zawodzimy. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit unseren Fehlern, mit unserem Versagen um? Ale pytanie jest do nas takie, w jaki sposób obchodzimy się z tą sytuacją, w której żeśmy zawiedli lub popełniliśmy błąd? In Kapitel 20 konnte Abraham diese Sache wohl geistlich regeln. Bo czytamy w 20 rozdziale o tym, że Abraham mógł tą sprawę tego upadku przed Abimelechem w sposób duchowy uregulować. Natürlich auch durch die Gnade Gottes. Naturalnie było też to możliwe dzięki łasce Bożej. Aber so dass ihm Abimelech doch dieses herrliche Zeugnis in Vers 22 ausstellen konnte. A było to szczere i prawdziwe, bo też i Abimelech mógł mu w tym przeczytanym 22 wierszu takie wspaniałe świadectwo złożyć. Es ist nicht das einzige Mal, dass Abraham so ein Zeugnis bekommt. Nie jest to jedyny raz, gdy Abraham otrzymuje ze strony ludzi takie wspaniałe świadectwo. In Kapitel 23, Vers 6. Możemy przeczytać w 23 rozdziale, w 6 wierszu. Sagen die Kinder Het. Gdy synowie Heta, Hetyci, powiedzieli: Du bist ein Fürst Gottes unter uns. Ty jesteś wśród nas księciem Bożym. Was für ein gewaltiges Zeugnis von den Menschen, die Abraham tagtäglich beobachtet hatten. Jakież potężne świadectwo ze strony ludzi, którzy Abrahama dzień po dniu obserwowali. Wir erinnern uns vielleicht, dass wir in Kapitel 12 und in Kapitel 13 jeweils lesen. Możemy na pewno sobie przypomnieć, że w tej samej księdze w 12 i w 13 rozdziale możemy przeczytać. Und die Kanaaniter wohnten damals im Land. Takie słowo, a Kanaanici mieszkali wtedy w tym czasie, w tym kraju. Und dieser Vers steht dort zweimal wie aus dem Zusammenhang gerissen. I taki wiersz jest dwukrotnie zawarty w tych rozdziałach, a wydaje się, jak gdyby był tak wtrącony do całego tekstu, który mówi o czym innym. Man kann sich fragen, warum hat Gott das überhaupt dort aufgeschrieben in Kapitel 12 und 13? I można by postawić pytanie, dlaczego w ogóle Bóg takie jedno krótkie zdanie tam wstawił w tym 12 i w 13 rozdziale? Die Antwort haben wir in Kapitel 21 und in Kapitel 23. Odpowiedź na to znajdujemy właśnie w 21 i w 23 rozdziale. Die Völker des Landes haben Abraham beobachtet. Otaczające narody w tych krajach obserwowały Abrahama. Die Menschen dieser Welt beobachten dich und mich. I wiedz o tym, że ludzie tego świata obserwują również dokładnie ciebie i mnie. Und sie fällen ein Urteil über uns. I z całą pewnością oni też i mają swoje własne zdanie o tobie. Wie bei Abraham, du bist ein Fürst Gottes. Czy takie jak w przypadku Abrahama, jesteś księciem Bożym?
Oder Gott ist mit dir in allem, was du tust? Albo czy tak mogą powiedzieć o tobie, Bóg jest z tobą we wszystkim, co ty czynisz? Oder wie bei einem Lot? Albo może tak jak w przypadku Lota? Wer den Menschen das Evangelium verkündigen wollte? Gdy on próbował ludziom głosić Ewangelię, die Warnung vor dem Gericht Gottes, i przekazywał im wiadomość o nadchodzącym sądzie Bożym, und er war in ihren Augen jemand, der Scherz trieb. Czytamy wtedy w tym przypadku Lota, że on był w oczach otaczających go ludzi jak ktoś, kto sobie z nich żartuje. Und so beginnen diese Verse mit einer ernsten Frage an uns. I tak te wiersze rozpoczynają się właśnie bardzo poważnym pytaniem skierowanym do nas. Wie leben wir als Christen unser Leben in dieser Welt? Jak my, jako chrześcijanie, żyjemy naszym życiem w obliczu tego świata? Abraham tat es so, dass er wirklich ein Zeugnis für Gott war. Abraham rzeczywiście tak czynił, żeby być dobrym świadectwem dla swojego Boga. Und davon war Abimelech überzeugt. A zostało to też i poświadczone przez Abimelecha. Es waren nicht nur leere Worte. I nie były to tylko próżne słowa. Denn er wollte nachher einen Schwur von Abraham bei Gott. Dlatego, że on życzył sobie, żeby Abraham w obliczu Boga przysiągł mu coś. Dass er ihn und seinen Sohn und seine Familie verschone. Że Abraham zachowa jego i jego rodzinę i jego potomstwo i ochroni, nie zdradzi ich. Wir müssen kurz darüber nachdenken, wer Abimelech war. Musimy krótko się nad tym zastanowić, kim to był w ogóle Abimelech. Er war ein König der Philister. Był to król filistyński. Aber die Philister müssen damals schon ein sehr sesshaftes Volk gewesen sein. A w tamtych czasach Filistyni musieli już być bardzo odważnym narodem. Denn Abimelech heißt so viel wie Vater eines Königs. Bo imię Abimelech tłumaczy się jak jako ojciec królewski. Das Königreich war gefestigt. A to oznacza, że ich królestwo było już umocnione. Es gab schon Könige in verschiedenen Generationen dort. I tam już królowie panowali w różnych kolejnych generacjach. Die Philister lebten in Kanaan. Filistyńczycy żyli w tym kraju Kanaan. Aber sie waren keine Kanaaniter. Ale Filistyńczycy nie byli Kananejczykami. Ich glaube, 1. Mose 10 zeigt uns, dass sie mit Mizraim in Verbindung gebracht werden. Mizraim. Z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 10 rozdziału, możemy się dowiedzieć, że oni byli spokrewnieni z Mizraimem. Der spätere Name der für Ägypten. A to jest późniejsza nazwa dla Egipcjan. Wir lesen das in 1. Mose 10, Vers 13. I możemy o tym przeczytać w 10 rozdziale, w 13 wierszu. Und Mizraim zeugte Ludim und Anamim und Lehabim und Naftuchim und Patrusim und Kasluchim, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kafturim. A Mizraim zrodził Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów, Patrusytów, Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni oraz Kaftorytów. Es ist also keine Frage, dass die Philister eigentlich Ägypter gewesen sind. A więc nie ma żadnej wątpliwości, że w zasadzie Filistyńczycy to był lud z Egiptu. Ägypten ist ein Bild von der Welt. A w Słowie Bożym Egipt jest zawsze obrazem świata. Die versucht sich selbst einen Segen zu beschaffen. Który próbuje dla siebie samego wypracować błogosławieństwo. Das Land Kanaan dagegen ist von dem Segen Gottes abhängig. Podczas gdy Kanaan jest zależny od błogosławieństwa płynącego ze strony Boga. Wir lesen einmal in den Büchern Mose, dass das Land Ägypten bewässert wurde. Czytamy też i w Księgach Mojżeszowych, że ten kraj egipski był nawadniany. Indem man sich Wassermühlen baute, die mit den Füßen getreten werden mussten. A wykonywano te nawadnianie za pomocą specjalnych urządzeń, które były napędzane siłą mięśni ludzkich i te urządzenia nawadniały ten kraj.
Das heißt, die Bewässerung geschah durch menschliche Kraft, durch menschliche Aktivität. Czyli nawodnienie tego kraju było spowodowane ludzką siłą i ludzkimi działaniami, aktywnością ludzką. Beim Land Kanaan dagegen war der Regen eine Form des Segens Gottes. A w kraju Kanaan deszcz był właśnie formą błogosławieństwa Bożego. Sie konnten es gar nicht selbst bewässern. I w zasadzie to nawet oni nie byli w stanie samodzielnie nawadniać tego kraju. Der Jordan lag viel zu tief. Dlatego, że rzeka Jordan w swoim korycie była bardzo, bardzo nisko, głęboko, nisko położonym obiektem. Sie waren angewiesen auf den Segen, auf den Regen durch Gott. I byli zdani na ten deszcz, czyli błogosławieństwo ze strony Boga. Das heißt, die Philister sprechen von den Menschen ohne Gott. To oznacza, że Filistyńczycy obrazowo wskazują na ludzi, którzy żyją bez Boga. Die sich aber gerne unter dem Segen Gottes aufhalten möchten. Ale tacy ludzie, którzy chętnie też chcieliby przebywać pod działaniem błogosławieństwa Bożego. Sie sprechen von den vielen Millionen namens Christen, die es in dieser Welt gibt. I oni przedstawiają obrazowo te wiele milionów chrześcijan, którzy są tylko chrześcijanami według nazwy, którzy żyją w tym otaczającym świecie. Und die sich unter den Gläubigen sehr bequem gemacht haben. I tacy ludzie wśród ludzi wierzących urządzili sobie wygodne życie. Aber es sind Menschen ohne Gott. Ale są ludźmi bez Boga. Aber sie meinen, dass sie die Menschen mit Gott führen und leiten müssen auf dieser Erde. Ale myślą, że muszą tych ludzi, którzy chodzą z Bogiem, prowadzić i kierować tutaj na tej ziemi. Wenig Kraft. Mało siły, aber man meint, man hätte viel Kraft, um zu herrschen, auch über die Gläubigen. Ale mniemają, że mają dużo siły, aby również też panować nad ludźmi wierzącymi. Die Philister besiedelt nur einen ganz kleinen Streifen an der Küste zum Mittelmeer. A Filistyńczycy zamieszkiwali tylko bardzo wąski pasek lądu, który znajduje się na samym brzegu Morza Śródziemnego. Und was ist der heutige Name von Israel? Jaka jest dzisiejsza nazwa Izraela? Findest auf kaum einer Landkarte Israel oder Heiliges Land. Na prawie że żadnej mapie nie znajdziesz napisu Izrael albo Ziemia Święta. Du findest in der Regel den Namen Palästina. Z reguły znajdziesz tam taką nazwę jak Palestyna. Abgeleitet von Pilistina. A pochodzi to słowo od słowa Pilistyna. Von den Philistern. Czyli to słowo znowu pochodzi od Filistyńczyków. Das heißt, dieses kleine Volk mit der kleinen Kraft auf dem kleinen Landstrich bestimmt den Namen des heiligen Landes. A to oznacza nie mniej, nie więcej, jak właśnie, że ten mały lud na takim malutkim skrawku ziemi mieszkający zadecydował, jak ma być nazwany cały otaczający kraj tego Kanaanu. Genauso ist es in der Zeit, in der wir heute leben. I dokładnie tak samo jest też i w tych czasach, w których my teraz żyjemy. Ungläubige Menschen, die viel Kraft, die viel Macht haben. Niewierzący ludzie, którzy mają wiele władzy, wiele mocy. Versuchen zu bestimmen. Próbują o tym decydować. Was geistlich noch gelehrt werden darf. Co w ogóle wolno jeszcze z rzeczy duchowych uczyć. Das sind die Philister. Takimi są Filistyńczycy. Bei der ersten Begegnung mit diesen Philistern in Kapitel 20 war Abraham sogar bereit, weil er Angst hatte, seine Verheißung zu opfern. W czasie pierwszego spotkania z tymi Filistyńczykami w 20 rozdziale Abraham, który tam z nimi się zetknął, był nawet gotowy, aby swoją własną obietnicę, którą otrzymał od Boga, ofiarować. Denn er gab seine Frau als seine Schwester aus. Dlatego, że on zaczął mówić, podawać, że jego własna żona jest jego siostrą. Was natürlich halb wahr gewesen ist. Naturalnie było to półprawdą. Aber was ist eine halbe Wahrheit? A czym jest półprawda? Wahrscheinlich so viel wie eine ganze Lüge. Prawdopodobnie tyle, ile całe kłamstwo.
Und die Folgen wären dramatisch gewesen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. I następstwa tego byłyby dramatyczne, gdyby Bóg nie wkroczył w tą sytuację. Aber ich sagte schon, die ganze Sache ist göttlich geklärt worden. Ale już poprzednio powiedziałem, że cała ta sprawa została w Boży sposób uporządkowana. So dass er jetzt hier ein Zeugnis von Abimelech bekommt. Tak, że mogliśmy teraz przeczytać w naszym urywku wspaniałe świadectwo z ust Abimelecha. Und Abimelech hat verstanden, dass er von Abraham in gewisser Weise abhängig ist. Abimelech zrozumiał to, że on w pewnym sensie jest zależny od Abrahama. Denn Abraham hatte die lebendige Beziehung zu Gott. Dlatego, że on zauważył, że Abraham żył w żywej łączności z Bogiem. Und Abimelech hat in Kapitel 20 verstanden, wie mächtig Gott ist. A w 20 rozdziale Abimelech mógł się dowiedzieć, jak bardzo potężnym jest Bóg Abrahama. Und so schließen die beiden hier mehr oder weniger einen Bund. I tak w ten sposób tych dwoje ludzi zawarło tutaj przymierze. Und Abraham schwört, dass er tatsächlich Abimelech und seinem Sohn oder seinen Enkeln nicht trügerisch etwas tun wird. I Abraham rzeczywiście przysiągł, że on Abimelechowi ani jego potomstwu nie będzie niczego podstępnego, nie uczyni niczego podstępnego. Abraham verspricht ihnen nicht, dass er ihnen nichts tun wird. Abraham nie przyrzeka mu tego, że on niczego im nie uczyni. Er verspricht ihnen, dass er nichts trügerisch an ihnen tun wird. Nie, on im tutaj przyrzeka, że nie uczyni niczego w sposób podstępny. Und das ist ein Versprechen, was wir den Menschen auch geben können. I to też jest przyrzeczenie, które my możemy złożyć otaczającym ludziom. Wir handeln als Christen nicht trügerisch. Dlatego, że i my jako chrześcijanie nie mamy w sposób podstępny postępować. Das hat unser Herr auch nie getan. Nasz Pan też tego nigdy nie czynił. Aber wir lassen als Christen eben auch nicht jede Sünde einfach stehen. Ale my jako chrześcijanie nie możemy zostawić po prostu popełnionych grzechów tak, jak gdyby się nic nie stało. Das ist etwas sehr Schönes in Vers 25 und 26. I to jest rzeczą bardzo piękną, co oglądamy w 25 i 26 wierszu tego 21 rozdziału. Da können wir eine ganz praktische Regel für unser praktisches Leben lernen. I z tych wierszy możemy nauczyć się praktycznej reguły, jaką możemy zastosować w naszym życiu. Abraham spricht Dinge ganz klar an, die nicht in Ordnung waren. Abraham tutaj napomknął o rzeczach, które całkowicie prawidłowo były przez niego widziane, bo nie były w porządku. Aber er kämpft nicht. Er kämpft nicht mit fleischlichen Mitteln. Ale on nie walczy tutaj tymi ludzkimi czy cielesnymi sposobami. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges auch für unser Leben. Ja myślę, że to również jest rzecz bardzo, bardzo ważna również w naszym życiu. Wenn ich merke, dass etwas getan wird, was wirklich nicht in Ordnung ist, auch von einem ungläubigen Menschen. Jeżeli ja zauważę, że zostało coś uczynione, co nie jest w porządku, nawet w stosunku do niewierzącego człowieka, dann kann ich ihn ganz klar diesbezüglich ansprechen. To mogę mu w związku z tym całkowicie jasno i zdecydowanie w tej sprawie z nim porozmawiać. Und ich kann ihm auch ganz klar sagen, was mir daran nicht gefallen hat. I mogę mu jasno powiedzieć, co w jego zachowaniu mi się nie podobało. Aber ich muss nicht um mein Recht kämpfen. Ale nigdy nie walczmy o swoje prawa. So heißt es in Vers 25, Abraham stellte Abimelech zur Rede. Tak, w 25 tutaj wierszu czytamy, że Abraham wypomniał Abimelechowi tą sprawę studni. Das ist schon ein sehr scharfer Ausdruck. To już jest dość ostre określenie, wypomniał. Und das wegen eines Wasserbrunnens. I to tylko z powodu jednej, jedynej studni, den die Knechte Abimelechs mit Gewalt genommen hatten. Którą to słudzy Abimelecha przemocą odebrali Abrahamowi. Abraham fragt Abimelech nicht, war das einer von deinen Knechten? Abraham nie pyta się Abimelecha, czy to może byli twoi słudzy, którzy tak uczynili? Abraham wusste, dass es einer von diesen Knechten war oder mehrere von den Knechten. Abraham dobrze wiedział, że to byli słudzy Abimelecha. Denn sie hatten es ja nicht heimlich getan. Dlatego, że oni nie uczynili tego potajemnie.
Sie hatten diesen Brunnen mit Gewalt genommen. Oni te studnie zajęli przemocą. Und so spricht Abraham diesen Punkt an. I Abraham właśnie zagadnął w tej sprawie. Die Antwort von Abimelech ist. A jaka padła odpowiedź z ust Abimelecha? Ich weiß von nichts. Ja nie wiem o tym nic. Was würden wir jetzt machen? Co my byśmy w takiej sytuacji uczynili? Vor Gericht ziehen? Czy byśmy poszli do sądu? Um diesen Brunnen kämpfen? Czy walczylibyśmy o tą studnię? Abraham belässt es bei diesem Thema. Abraham zostawił ten temat w spokoju. Er hat ihn angesprochen. Zagadnął Abimelecha o tą sprawę. Er hat ihm gesagt, was ihm nicht gefallen hatte. Powiedział mu jasno i wyraźnie, co mu się nie podobało. Und er hört die Antwort von Abimelech. Wysłuchał odpowiedzi Abimelecha. Aber er äußert sich nicht weiter dazu. Ale nic na tą wypowiedź dalej nie odpowiedział. Ob Abraham ihm geglaubt hat, ich weiß es nicht. Czy Abraham uwierzył w jego słowa? Tego nie wiemy. Aber Abraham macht jetzt etwas klar. Ale Abraham uczynił coś, co stało się bardzo jasne. Und sagt Abimelech, du weißt, dass das mein Brunnen ist. Aby pokazać Abimelechowi, żeby wiedział, że to była jego Abrahama studnia. Denn meine Knechte habe ihn gegraben. Że to moi słudzy ją wykopali. Und deswegen schließen wir über diesen Brunnen einen Bund. I to właśnie nad tą studnią zawarli to przymierze. Und dann passiert das. Dann nimmt er diese sieben jungen Schafe und stellt sie beiseite. I wtedy stało się to, co tutaj czytaliśmy, że on odosobnił tych siedem jagniąt i postawił je odłączone od pozostałej trzody. Abimelech ist völlig erstaunt darüber. Abimelech był całkowicie zaskoczony z powodu tego czynu. Abraham, warum nimmst du diese sieben Schafe und stellst sie da beiseite? Im pyta się Abrahama, dlaczego ty bierzesz tych siedem jagniąt i stawiasz je obok trzody? Ja, sagt Abraham. Abraham odpowiada, tak. Diese Schafe, die gebe ich dir sogar noch. Te jagnięta ja tobie dodaję jeszcze. Als ein Zeugnis, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Aby były świadectwem tego, że ja tą studnię wykopałem. Das ist genau das, was wir auch in der Bergpredigt lesen, ab Matthäus 5. To jest dokładnie to, co możemy nauczyć się, gdy czytamy tak zwane kazanie na górze, które rozpoczyna się w Ewangelii Mateusza od 5 rozdziału. Vielleicht mal ein Vers dazu. Przeczytajmy jeden wiersz z tego kazania na górze. Matthäus 5, Vers 38 bis 40. Przeczytamy z Ewangelii Mateusza od 38 do 40 wiersza w 5 rozdziale. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. Die Regel des Gesetzes war Auge um Auge. Mowa, jaka płynęła z zakonu, to było oko za oko. Zahn um Zahn. Ząb za ząb. Aber es gibt etwas Höheres. Ale jest jeszcze coś, co jest wznioślejsze. Und das ist das, was das Kennzeichen der Zeit der Gnade ist. A jest to rzecz, która jest charakterystyczna dla czasów obecnej łaski. Dass man demjenigen, der schuldig ist, sogar etwas gibt, um ihn zu gewinnen. Aby temu, który jest tobie coś winien, dodać jeszcze z twojej własności, aby go pozyskać. Was für eine großartige christliche Einstellung. Jakież wspaniałe chrześcijańskie nastawienie, die Abraham hier an den Tag legt. Które Abraham już wtedy uczynił. Und so kann dieser Punkt geklärt werden, es wird ein Bund geschlossen. I tak ta sprawa została wyjaśniona, a przymierze zostało zawarte. Man nennt diesen Ort Beerseba. I to miejsce nazwano Berszeba. Brunnen des Eides. Czyli w tłumaczeniu studnia przysięgi. Oder vielleicht auch Brunnen der Sieben. Albo też można przetłumaczyć studnia siedmiorga. Weil dort eben diese sieben Lämmer da verschenkt worden sind. Dlatego, że w tym dniu właśnie zostało podarowane Abimelechowi tych siedem jagniąt.
Hat das das Herz von Abimelech erreicht? Czy ten czyn dosięgnął serca Abimelecha? In diesem Moment jedenfalls noch nicht. W tym momencie prawdopodobnie nie. Denn er machte sich auf und kehrte in das Land der Philister zurück. Bo czytamy, on wstał i wrócił z powrotem do kraju Filistyńczyków. Aber Abraham hatte das getan, was er als Zeugnis in dieser Welt tun konnte. Ale Abraham uczynił to, co było właściwe, aby być świadectwem w stosunku do tego świata. Er hat versucht, Abimelech zu gewinnen. On próbował pozyskać Abimelecha. Und die ganze Situation geistlich zu klären. I całą tą sytuację w sposób duchowy uporządkować. Und damit ist diese erste Begebenheit aus diesem Leben Abraham nach der Geburt von Isaak beendet. I na tym kończy się pierwsze zdarzenie, jakie zostało opisane w Słowie Bożym, jakie nastało po narodzeniu Izaaka. Und dann verstehen wir auch den Beginn von Kapitel 22. I teraz dopiero możemy zrozumieć początek 22 rozdziału. Wenn es dort heißt und es geschah nach diesen Dingen. Gdy tu czytamy po tych wydarzeniach. Also danach, nachdem Abraham hier auch dieses Zeugnis gewesen ist. A więc bezpośrednio po tym, gdy Abraham był takim świadectwem dla świata, dass Gott Abraham prüfte. Bóg zaczął próbować Abrahama. Damit kommen wir vielleicht zu einem der gewaltigsten Kapitel des Alten Testaments. I tym samym możemy teraz przejść do rozważania najpotężniejszego rozdziału w Starym Testamencie. Ich habe schon gesagt, dass ich in der ersten Stunde einfach über das Glaubensleben von Abraham sprechen möchte. Ja już o tym wczoraj wspomniałem, że w tej pierwszej dzisiejszej godzinie chcę mówić o tej wierze Abrahama. Und erst im zweiten Teil dieses Vorbild sehe auf Jesus Christus. A w drugiej godzinie chciałbym mówić na temat tego, jakim on jest obrazem na osobę Jezusa Chrystusa. So beginnt dieser Abschnitt damit, dass Gott den Abraham prüfte. I tak ten urywek rozpoczyna się od tych słów, że Bóg wystawił Abrahama na próbę. Wir müssen uns ein klein wenig über dieses Wort prüfen unterhalten. Musimy troszeczkę porozmawiać na temat tego słowa sprawdzać albo próbować. In den deutschen Bibeln haben wir meistens zwei Wörter, prüfen und versuchen. Bo w niemieckiej Biblii mamy na tą czynność dwa słowa, próbować i wystawiać na próbę. Albo można przetłumaczyć doświadczać. Doch im Hebräischen steht da jeweils dasselbe Wort. Podczas gdy w oryginale hebrajskim zawsze jest jedno słowo używane. Und das gilt auch für das Griechische im Neuen Testament. I to samo obowiązuje w stosunku do Nowego Testamentu, który zapisany jest w języku greckim. Und doch gibt es einen riesigen Unterschied zwischen prüfen und prüfen. A jednak jest wielka różnica pomiędzy tym wystawić na próbę albo doświadczać. Die Erklärung bekommen wir im Neuen Testament im Jakobusbrief. Wyjaśnienie tego możemy znaleźć w Nowym Testamencie, a mianowicie w liście Jakuba. Und zwar in Kapitel 1. A mianowicie w pierwszym rozdziale. Zum einen in Vers 2 und in Vers 3. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. List Jakuba, pierwszy rozdział, drugi i trzeci wiersz. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Und die Verse 13 und 14. I wiersze 13 i 14. Niemand sage, wenn er versucht oder geprüft wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht oder prüft niemand. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Niechaj nikt, gdy wystawiany jest na pokusę, albo to można przetłumaczyć na próbę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony albo próbowany. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą.
Auf den ersten Blick sieht das wie ein Widerspruch aus. Na pierwszy rzut oka to przedstawia się nam jak jakieś sprzeczność. Gott prüft. Bóg doświadcza, próbuje. Und Gott prüft nie. I Bóg nigdy nie wystawia na pokusę. Scheinbar ist dieser Widerspruch nicht zu verstehen. Wydawałoby się, że tą sprzeczność nie możemy zrozumieć. Aber ich sage gleich, es ist kein Widerspruch. Ale od razu mówię, że to nie jest żadna sprzeczność. Sondern Jakobus 1 erklärt an diesen vier Versen, dass es zwei verschiedene Prüfungen gibt. Ale właśnie ten pierwszy list, rozdział listu Jakuba przedstawia nam wyraźnie, że są dwa rodzaje próbowania. Es gibt zum einen Prüfungen, die kommen von außen an uns heran. Bo z jednej strony są takie próby, które na nas przychodzą z zewnątrz. Und diese Prüfungen können immer zwei verschiedene Bedeutungen haben. I te próby mogą mieć zawsze dwojakie znaczenie. Gott kann eine solche Prüfung schicken, um uns zu korrigieren. Bóg może tego rodzaju próbę nam zesłać, aby nas na naszej drodze skorygować. Und dafür haben wir viele Beispiele im Alten und Neuen Testament, dass Gläubige durch Prüfungen gehen, weil etwas in ihrem Leben nicht in Ordnung gewesen ist. Mamy niezliczoną ilość przykładów w Starym i w Nowym Testamencie, świadczących o tym, że Bóg zesyła jakieś próby na człowieka, aby sprawdzić, czy on w tej sprawie będzie właściwie postępował. Und durch solche Prüfungen soll der Gläubige wiederhergestellt werden. I w przeciągu tych prób taki wierzący ma być doprowadzony przez Boga do porządku wieder auf eine geistlich hohe Stufe gehoben werden. I znowu ma być wyniesiony na wyższy stopień duchowy. Die zweite Möglichkeit ist, dass durch diese Prüfungen der Glaube gestärkt wird. Druga możliwość jest taka, że poprzez te próby nasza wiara będzie umocniona. Das heißt, dass Gott durch Glauben geehrt und verherrlicht wird. A to oznacza, że Bóg przez tą wiarę będzie uczczony i uwielbiony. Nimm einfach nur die vier Geschichten in der Bibel, wo es um eine Schifffahrt geht. A tylko weźmy pod uwagę te cztery historie zapisane w Biblii, w których jest właśnie mowa o podróży okrętem. Wenn du das aus der Ferne dir anguckst, sieht jede dieser vier Begebenheiten gleich aus. Also wenn man diese vier Schiffe in Seenot sieht, sieht man aus der Ferne all das Gleiche. Gdy na te cztery historie spojrzymy z daleka, to wydaje się, że te cztery statki, które są na morzu, znajdują się w porównywalnej sytuacji. Ein Schiff ist in große Not. Ten statek znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. Doch wenn man sich die Begebenheit mit einer Lupe anguckt, ale gdy zaczniemy przyglądać się tym zdarzeniom za pomocą szkła powiększającego, lernen wir vier völlig verschiedene Gründe. To możemy dowiedzieć się, że przyczyną powstania tego rodzaju próby dla tego statku na tym morzu były cztery różne powody. Das ist zum einen Jona. Po pierwsze, myślę teraz o Jonaszu. Wo ein Schiff in große Not kommt. Gdy on znalazł się na tym statku i ten statek znalazł się w bardzo wielkim niebezpieczeństwie. Wo Gott diese äußere Prüfung der Seenot schickt. Gdy to Bóg zesłał na ten statek takie zewnętrzne, niebezpieczne warunki podróżowania. Und wo ein Jona von einem falschen Weg zurückgebracht werden sollte. Aby tego Jonasza ściągnąć z powrotem z tej błędnej, przez niego obranej drogi. Beispiel 2 und 3 finden wir in den Evangelien. Przykład drugi i trzeci mamy zapisany w Ewangeliach. Wo die Jünger auf dem Boot sind. I mianowicie wtedy, gdy uczniowie znajdują się w łodzi. Wo der Herr außerhalb des Bootes ist, auf dem Berg sogar steht, um für sie zu beten. A Pan nie jest razem z nimi w łodzi, tylko znajduje się na górze i modli się za nimi. Wo das Schiff in große Not gekommen ist. I w obydwu tych przypadkach ich łódź znalazła się w wielkim niebezpieczeństwie na wzburzonej wodzie. Wo Gott diese Prüfung schickte, um ihr Herz wieder richtig einzurichten.
Po to Bóg zesłał te wielkie doświadczenie na nich, aby sprawdzić stan ich serc. Denn sie dachten etwas stolz über sich. Dlatego, że oni troszeczkę z dumą o samych sobie myśleli. Sie kamen vorher zu dem Herrn, erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Bo czytamy wcześniej, że przyszli do Pana i opowiedzieli Panu, jakich to wielkich rzeczy dokonali. Der Herr sagt zu ihnen, ruht ein wenig aus an einem öden Ort. A Pan do nich powiedział, odpocznijcie troszeczkę na odosobnionym miejscu. Sie hatten das nicht verstanden. Oni tej mowy nie zrozumieli. Es kam die Speisung der 5000. A potem nastało nakarmienie tego tłumu 5000 ludzi. Wo sie aus eigener Kraft sie hätten speisen sollen. Gdy w zasadzie to oni mieli z własnej mocy, z własnej siły nakarmić tych ludzi. Sie konnten es nicht. Ale niestety okazało się, że nie są w stanie. Sie lernten, es ging nur mit der Hilfe und der Gnade Gottes. I oni musieli się tego nauczyć tylko dzięki łasce i pomocy Bożej. Und trotzdem waren sie dadurch nicht verständig geworden, heißt es später im Markus. I mogli poznać, jak nie są zdolni do tego, aby coś z własnej mocy uczynić, a jednak czytamy w Ewangelii Marka, nie zrozumieli tej mowy, jaką Bóg do nich przemawiał. Und so mussten sie in diese Seenot kommen. I wtedy Bóg musiał ich, musiał na nich zesłać tą wielką burzę, aby znaleźli się na środku ogromnego jeziora w czasie tej burzy. Wo der Herr ihnen auf dem Wasser entgegenkam. I potem czytamy, że Pan szedł do nich po wodzie. Beim dritten Mal war der Herr sogar mit an Bord. A w trzecim przypadku oglądamy, że nawet sam Pan był razem z nimi na pokładzie łodzi. Wo sie Angst hatten, dass sie mit dem Herrn und mit dem Boot untergehen könnten. A oni byli przerażeni i obawiali się tego, że cała ta łódź zatonie razem z nimi i razem z Panem. Und sie erfuhren, dass der Herr, der so vollkommen Mensch war, auch vollkommen Gott gewesen ist in einer Person. I musieli tego doświadczyć, że ich Pan, który był tak doskonałym człowiekiem, był jednocześnie również osobiście Bogiem. Er schlief in dem Boot, so typisch Mensch. I on zasnął jak typowy człowiek, zmęczony po dniu pracy z tyłu łodzi. Und er geht an Deck des Bootes und bedroht den Sturm. A potem widzimy, jak on wstaje i zgromił tę burzę. Vollkommen Gott. I tu objawił się jako objawił się doskonale jako Bóg. Und sie sollten verstehen, wer Jesus Christus ist. Po to, aby uczniowie to zrozumieli, kim jest Jezus Chrystus. Und den vierten Sturm finden wir in der Apostelgeschichte. A czwartą burzę mamy opisaną w Księdze Dziejów Apostolskich. Da lesen wir überhaupt nicht, dass irgendein Fehlverhalten vorgelegen hat. I tam w ogóle nie czytamy o tym, aby jakieś błędne poprzednie zachowanie było przyczyną powstania tej burzy. Da ging es einzig und allein um die Verherrlichung Gottes. Tam w przypadku tej burzy chodzi tylko i wyłącznie o uczczenie Boga. So ähnlich bei der Prüfung von Lazarus. I dokładne tego rodzaju doświadczenie wystąpiło również w przypadku śmierci Łazarza. Da steht sogar, fällt mir gerade ein, dass es ausschließlich um die Verherrlichung Gottes geht. I tam czytamy dobitnie, że całe to zdarzenie stało się, aby nastąpiło uczczenie Boga. Kapitel 11, vers 4. Możemy przeczytać o tym w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, w 4 wierszu. Zuerst die Prüfung. Jesus, als aber Jesus hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tod. Gdy Pan Jezus usłyszał o tej chorobie, to powiedział, że ta choroba nie jest na śmierć. Sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Vers 4 am Ende, zweiter Teil. Pod koniec czwartego wiersza tego 11 rozdziału możemy o tym przeczytać. Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Also eine Prüfung, wo es gar nicht um Sünde der teilnehmenden Personen ging. A więc było to tego rodzaju doświadczenie albo próba, które nie było wywołane jakimkolwiek grzechem osób, które brały w nim udział.
Wie in der Apostelgeschichte, als das Schiff in Seenot kam. Dokładnie tak samo było w przypadku też i Dziejów Apostolskich, gdy statek z apostołem Pawłem znalazł się w tym wielkim niebezpieczeństwie w czasie burzy na Morzu Śródziemnym. Sondern damit der ewige Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Ale właśnie wszystko to działo się, aby ten wieczny Syn Boży przez to zdarzenie był uwielbiony. Und das ist die Prüfung in 1. Mose 22 bei Abraham. I tego rodzaju doświadczenie, czy próba, również wystąpiła w tym 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej w przypadku Abrahama. Es geht dort überhaupt nicht um Sünden, die Abraham getan hat, oder um Korrektur. W ogóle nie chodzi w czasie tej próby o jakiekolwiek grzechy, które by popełnił Abraham, z powodu których by musiał być skorygowany. Es geht einzig allein um die Herrlichkeit Gottes. Tylko i wyłącznie chodziło tutaj o chwałę Bożą. Nun die zweite Versuchung in Jakobus 1, die Verse 14 und 15. Ale drugie doświadczenie czy próba, o których czytamy w liście Jakuba w pierwszym rozdziale w 13 i w 14 wierszu, ist nicht eine Versuchung, die von außen an einen Gläubigen herankommt. To nie są próby, albo w tym przypadku to nie są pokusy, które przychodzą z zewnątrz na człowieka. Sondern ist eine Versuchung, eine Prüfung, die von innen aus mir herauskommt. Ale jest to próba albo pokusa, która ze mnie, z mojego wnętrza pochodzi. Es ist eine Prüfung, die mich zum Sündigen verführen möchte. A więc jest to taka pokusa, która chce mnie skłonić do tego, abym zgrzeszył. Und da sagt Jakobus 1, i w tym względzie ten pierwszy rozdział Jakuba pokazuje nam, eine solche Prüfung ist nie von Gott. Że tego rodzaju próba, tej pokusy od wewnątrz, to nigdy nie pochodzi od Boga. Gott prüft dich nie, damit du sündigst. Bo przecież Bóg nigdy nie będzie ciebie kusił albo próbował po to, abyś ty zgrzeszył. Das ist die Macht der Sünde in dir. Bo taką moc ma tylko grzech, który mieszka w tobie. Das ist dein Fleisch. Czyli chodzi tutaj o nasze ciało. Aber das ist nie durch Gott. Ale nigdy coś takiego nie dzieje się od Boga. Denn das Ziel von Prüfungen, die Gott von außen schickt, dlatego, że celem tych prób i doświadczeń, jakie Bóg zsyła na nas z zewnątrz, ist immer, dass dein Glaube gestärkt und Gott verherrlicht wird. Jest celem ich to, aby nasza wiara była wzmocniona, a Bóg został uwielbiony. Die Prüfung von innen will genau das Gegenteil. A te próby albo pokusy, które wypływają z naszego wnętrza, mają właśnie coś dokładnie przeciwnego na celu. Die will, dass du in Sünde fällst. Bo te pokusy chcą, abyś ty wpadł w grzech. Also wenn du abends vor deinem Internet sitzt, a więc jeżeli ty wieczorem będziesz siedział i korzystał z internetu, und die Gefahr ist groß, dass du dir gefährliche Bilder anguckst. I niebezpieczeństwo wtedy jest bardzo wielkie, że będziesz oglądał niebezpieczne obrazy. Und du gehst auf solche Seiten und guckst dir solche Bilder an. A będziesz wchodził na takie strony i będziesz oglądał te obrazy. Da war das nie eine Prüfung, die von Gott an dich herangetreten ist. To wiedz, że nigdy to nie było próbą ze strony Boga. Dann ist das eine Versuchung, die kommt aus deinem Fleisch hervor, die dich zum Sündigen verführen möchte. Wiedz, że zawsze to jest pokusą, która wypływa ze twojego ciała, które to ciało chce cię zwieść do grzechu. Wir müssen gut diesen Unterschied beachten. Musimy dobrze zwracać uwagę na tą różnicę. Und Gott nicht die Schuld geben für den Schmutz unseres Lebens. I nigdy Bogu nie przepisywać winy za brudy, jakie pojawiają się w naszym życiu. Das ist das, was Jakobus 1 erklärt. To jest właśnie to, co dowiadujemy się z wyjaśnień, jakie są zawarte w pierwszym rozdziale Jakuba. Und damit verstehen wir, worum es in 1. Mose 22 geht. I dlatego możemy teraz dobrze zrozumieć, o co chodzi w tym 22 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Es war eine Prüfung von außen, die an Abraham herangekommen ist. Było to próbą, która przyszła na zewnątrz na Abrahama. Und es war die schwerste Prüfung seines Lebens. I była to najcięższa próba w jego życiu. Was sagt Gott zu ihm? I co Bóg wtedy powiedział do niego? Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak.
Weź syna swego, jedynaka swego, którego miłujesz, Izaaka. Merken wir hier ein paar ganz wichtige Dinge, die hier betont werden? Czy zauważamy parę rzeczy, które tutaj są podkreślone? Wieso sagt Gott deinen einzigen Sohn? Dlaczego Bóg mówi tutaj twojego jedynego? Abraham hatte viele Söhne. Przecież Abraham już miał wielu synów. Aber es gab nur einen einzigen Sohn, der Erbe gewesen ist. Ale był tylko ten jeden, jedyny, jedynak, który miał być dziedzicem Abrahama. Der die Erfüllung der Verheißung gewesen ist, die wir gestern gesehen haben. Aby stał się wypełnieniem tych wszystkich obietnic, które wczoraj mogliśmy oglądać. Und das ist diese Linie, die Gott hier sieht. I to jest właśnie linia, którą Bóg tutaj ogląda. Und deswegen kann sagen, deinen einzigen Sohn. I dlatego mógł tutaj Bóg powiedzieć do niego, twojego jedynego syna. U nas jest napisane jedynaka twego. Und ich lasse jetzt hier bewusst den Hinweis auf Jesus Christus, die prophetische Seite einmal weg. A ja teraz świadomie zostawię z boku tą obrazową mowę tej osoby Izaaka na osobę Pana Jezusa. Natürlich hat das hier die prophetische Bedeutung. Naturalnie całe to zdarzenie ma swoje prorocze znaczenie w tym kierunku zdążające. Aber ich glaube, wenn wir nur die prophetische Bedeutung hier sehen, ale ja myślę, że gdybyśmy tylko oglądali to prorocze znaczenie, dann können wir schnell aus den Augen verlieren, to wtedy byśmy bardzo szybko również też i sprzed oczu to stracili, was das für eine gewaltig schwere Prüfung für den Menschen Abraham gewesen ist. Jak potężnie trudnym, ciężkim doświadczeniem było to dla człowieka o imieniu Abraham. Der bekommt nicht nur das Kennzeichen, es war der einzige Sohn. Bo ten syn nie tylko otrzymał to określenie jedynaka twego, es war gleichzeitig der Sohn, den auch lieb gehabt hatte. A jednocześnie był to syn, którego ty miłujesz. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn war hier in Ordnung. Ten związek pomiędzy ojcem i synem tutaj był jak najbardziej w porządku. Noch einmal, wir lassen die prophetische Bedeutung einmal hinter uns liegen. Jeszcze raz mówię, zostawmy z boku teraz te prorocze znaczenie tego miejsca. Gott sagt nicht zu Abraham, nimm deinen Sohn, mit dem du dich sowieso nicht gut verstehst. Bo Bóg nie powiedział do Abrahama, weź twojego syna, tego, z którym i tak się źle rozumiesz. Sondern den, den du lieb hast. Nie, Bóg powiedział, weź tego, którego miłujesz. Er sagt auch nicht, nimm dein Kind. Bóg też nie powiedział, weź twoje dziecko. Sondern er sagt, nimm deinen Sohn. On powiedział, weź twojego syna. Und Sohn spricht doch immer von einer geistlichen Beziehung, die zwischen Vater und Kind da ist. A to określenie syn zawsze wskazuje na ten duchowy związek, jaki powinien zaistnieć między ojcem a synem. Sohn spricht in der Bibel immer davon. To określenie syn w Biblii zawsze mówi o tym, dass ich in ihm etwas von dem Vater sehe. Że ja w nim widzę coś z ojca. Also er sagt hier, nimm dein Kind, das gewisse Eigenschaften von dir trägt und zeigt. A więc to jest dziecko, które ma pewne właściwości, pewne cechy tego ojca. Mit dem du eine Beziehung hast, von dem du von Angesicht zu Angesicht sprichst. Weź tego syna, z którym ty masz tak dobry stosunek, gdy możesz z nim porozmawiać twarzą w twarz. Und dann macht Gott es ganz klar. A potem Bóg jasno to przedstawia. Den Isaak. Izaaka. Stell dir einmal diesen Abraham vor. I teraz wyobraźmy sobie osobę Abrahama. Dieser Abraham steht vor Gott. Abraham stoi przed Bogiem. Und dann fängt Gott an. I wtedy Bóg. Und er spricht von deinem Sohn. Zaczyna mówić o jego synu. Den du nehmen sollst. O tym synu, którego ty masz wziąć. Dann wird Abraham schon hellhörig. Wer von meinen Söhnen? I z całą pewnością Abraham teraz wyostrza swój słuch, aby się dowiedzieć, którego z moich wielu synów. Den einzigen. I teraz słyszy tego jedynaka twego. Da ahnt Abraham vielleicht schon etwas. I wtedy Abraham już zaczyna się czegoś domyślać. Abraham, den, den du lieb hast. A potem słyszy Abrahamie, tego, którego ty miłujesz. Und da wird es schon präziser.
I w tym względzie już coraz to bardziej określenie staje się precyzyjne. Und dann wird jedes Missverständnis ausgelöscht. I wtedy wszelkiego rodzaju błędne zrozumienie już jest wymazane. Den Isaak. Bóg dodaje Izaaka. Damit war dieser Punkt unmissverständlich klar. Aby ta sprawa w tym punkcie była całkowicie jasno postawiona. Zieh in das Land Moria. I pójdź, idź razem z nim do kraju Moria. Bis dahin war das für Abraham sicherlich noch gut verständlich. Aż do tego momentu z całą pewnością było to dla Abrahama całkowicie dobrze zrozumiane. Und opfere ihn. A Bóg dodaje, i złóż go tam w ofierze całopalnej. Was müssen diese Worte für Abraham gewesen sein? Jak ciężkie te słowa musiały być dla Abrahama. Als Brandopfer? Jako ofiarę całopalną? Mir zur Verherrlichung? Mnie na chwałę. Und wo? A gdzie? Abraham, an einer Stelle, die ich dir noch zeigen werde. Abrahamie, w takim miejscu, które ja tobie jeszcze wskażę. Ein präziser Auftrag, der doch unpräzise war. Ein präziser Auftrag, der doch unpräzise war. Precyzyjne zlecenie Boże, które w szczegółach było niesprecyzowane. Das war das zweite Mal in seinem Leben, dass Abraham sich aufmachen musste. A było to drugim zdarzeniem w jego życiu, gdy Abraham miał wstać. Um an einen Ort zu gehen, den er vorher nicht genau kannte. Aby pójść na miejsce, o którym wcześniej nie wiedział. Das war bei dem Auszug aus Ur. Bo po pierwsze, on najpierw w swoim życiu musiał wyjść z miasta Ur Chaldejskiego. Abraham, in ein Land, das ich dir zeigen werde. I powiedział Bóg do niego, Abrahamie, pójdziesz do kraju, który ja tobie wskażę. Und hier Abraham an eine Stelle in einem Gebirge, die ich dir zeigen werde. A teraz słyszy, pójdziesz do takiego kraju i na taką górę, którą ja tobie wskażę. Das hat Gott vielleicht abends zu ihm gesprochen. Może Bóg do niego to powiedział wieczorem. Lag vielleicht noch eine Nacht dazwischen. Bo może tylko jedna noc była pomiędzy tymi zdarzeniami. Aber dann kommt das, was ich gestern schon einmal erwähnt habe. Ale tu następuje to, co ja już wczoraj też i wspomniałem z życia Abrahama. Das dritte frühmorgens in seinem Leben. Trzeci przypadek, gdy czytamy, że wstał wcześnie rano. Trzeci przypadek w jego życiu. Und wieder heißt es. I znowu tu czytamy. Und Abraham stand frühmorgens auf. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem. Sattelte seinen Esel. Osiodłał osła swego. Nahm mit sich zwei von seinen Knaben. Wziął ze sobą dwóch ze sług swoich. Abraham war ein reicher Mann. Abraham był bogatym człowiekiem. Und trotzdem machte Abraham alles selbst. A pomimo tego Abraham sam wszystko przygotował. Sogar die Arbeiten, die er wahrscheinlich sonst nie tat. Auch die Arbeiten, die er sonst nie selbst tat. Również i sam osobiście wykonał takie prace, które prawdopodobnie nigdy sam nie wykonywał. Ja, wer als Beispiel eine Installationsfirma hat. Bo dam tylko taki przykład. Jeżeli ktoś jest właścicielem międzynarodowej firmy, der packt nicht das Auto selbst. To taki człowiek z pewnością nie pakuje swojego własnego auta. Das machen seine Mitarbeiter. Z pewnością to przygotowywują mu samochód jego współpracownicy. Aber hier ist alles total anders. Ale tutaj wygląda to całkowicie inaczej. Der reiche Abraham, der so viele Knechte hatte. Ten bogaty Abraham, który miał taki ogrom sług różnych. Ich glaube 318 Hausgeborene alleine schon in 1. Mose 14. Bo w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 14 rozdziale możemy o tym przeczytać, że z jego sług on wybrał 314 takich, którzy się w jego własnym domu urodzili. Der macht hier alles selbst. A tutaj czytamy, że on wszystko sam przygotował. Sogar die geringsten Arbeiten. Nawet te najbardziej niskie prace. Und er sattelt den Esel. Osiodłał osła swego. Und dann nimmt er mit sich zwei von seinen Knaben. I wziął ze sobą dwóch ze sług swoich. Und Isaak seinen Sohn. I Izaaka swojego syna. Guck mal, und Abraham spaltet das Holz zum Brandopfer. I teraz spójrzcie jeszcze dalej. Narąbał sam osobiście drewno na całopalenie.
Und machte sich auf und zog hin. I wstał i poszedł na to miejsce. Merkst du, hier handelt nur eine einzige Person? Czy zauważasz, że tutaj czynną jest tylko jedna, jedyna osoba? Das war Abraham. A było, tą osobą był Abraham. Abraham hatte gelernt aus 1. Mose 11 und 12. Abraham nauczył się, co czytamy w 11. 12. rozdziale 1. Mojżeszowej. Wo Gott zu ihm damals sagte: "Geh aus deinem Land in das Land, das ich dir zeigen werde." W tym czasie, gdy Bóg mu powiedział: "Wyjdź z twojego kraju i idź do kraju, który ja tobie pokażę." Und dann überließ er scheinbar Tara die Führung. I wtedy on prawdopodobnie zostawił przewodnictwo tego pochodu swojemu ojcu Taremu. Obwohl Gott ihm ganz persönlich diesen Auftrag gegeben hatte. Pomimo tego, że Bóg osobiście Abrahamowi dał to zlecenie. Das ist schön, wenn man so auch im praktischen Glauben wächst. O, jakże to jest piękną rzeczą, jeżeli my w praktycznym życiu we wierze wzrastamy. Hier macht Abraham alles selbst. Tu czytamy, że Abraham wszystko sam wykonał. Das ist gehorsam. To jest właśnie posłuszeństwo. Du findest es in dem Wörtchen frühmorgens, sofort. I w tym określeniu, tym jednym słówku, wczesnym rankiem, du findest es darin, dass er der Handelnde ist. Możesz znaleźć i to wspaniałe określenie, że on jest tym, który osobiście działa. Und dann muss das Ergebnis Segen sein. I wtedy wynikiem tego działania musi być błogosławieństwo. Aber zuerst liegt noch der schwierigste Weg vor Abraham. Ale najpierw jeszcze była ta najtrudniejsza droga w życiu Abrahama. Gott hätte zu Abraham sagen können: "Nimm deinen Sohn und opfer ihn in zwei Stunden dort." Bóg mógł powiedzieć do Abrahama: "Weź twojego syna i za dwie godziny go ofiaruj." Natürlich haben diese drei Tage des Wanderns wieder eine prophetische Bedeutung. Naturalnie te trzy dni wędrówki mają również i w sobie prorocze znaczenie. Wir lassen sie beiseite. My to jednak zostawimy teraz z boku. Und stellen uns diesen Abraham vor bei dem schwersten Auftrag seines Lebens. I my teraz oglądajmy Abrahama, który znalazł się w najtrudniejszej próbie swojego życia. Drei Tage musste Abraham gehen. Trzy dni Abraham musiał wędrować. 72 Stunden. 72 godziny. Über 4500 Minuten. Ponad 4500 minut. Viel Zeit zum Nachdenken. A więc miał ogrom czasu do rozmyślania. Viel Zeit zum Nachdenken über den Auftrag Gottes. Wiele czasu miał, aby namyślać się co do tego polecenia Bożego. Viel Zeit zum Nachdenken über dein Ja zu dem Auftrag Gottes. I wiele czasu, aby w swoim wnętrzu całkowicie być zgodny z tym poleceniem Bożym, powiedzieć tak. Wie oft sagt man Ja zu einem Auftrag Gottes? Jakże często my może mówimy tak na zlecenie Boże? Und führt ihn dann noch nicht aus? A potem go nie wykonujemy? Weil er vielleicht plötzlich zu schwer erscheint? Dlatego, że może się nam okazywać zbyt trudnym. Weil man plötzlich zu viele Sorgen sieht oder Probleme. Bo może nagle zbyt dużo problemów i trosk się pojawia. Drei Tage musste Abraham gehen. Abraham musiał iść trzy dni. Mit jedem Schritt, den er tat. I z każdym krokiem, który by uczynił. Und dann kommen die bemerkenswerten Worte in Vers 4. Możemy tutaj zobaczyć te godne uwagi słowa zapisane w czwartym wierszu. Und er sah den Ort von fern. I ujrzał to miejsce z daleka. Dieser dritte Tag war der schwerste Tag. Ten trzeci dzień był tym najtrudniejszym dniem. Denn jetzt sah er dieses Ziel immer näher kommen. Dlatego, że on ten cel swojej podróży widział, że coraz bardziej się przybliża do niego. Minute für Minute. Minuta za minutą. Schritt für Schritt. Krok za krokiem. Sah er den Ort näher kommen, wo er den größten Auftrag seines Lebens erfüllen sollte. Coraz to wyraźniej widział to miejsce, w którym miał wykonać najtrudniejsze zadanie swojego życia. Den letzten Weg geht er völlig alleine mit Isaak. Ale ostatni odcinek drogi idzie całkowicie tylko samotnie razem z Izaakiem. Seine Knaben bleiben, seine Knechte, Diener, Knaben bleiben zurück. Nakazał, aby słudzy jego pozostali w pewnym miejscu. Der Esel bleibt zurück. Osioł też pozostał w tym miejscu.
Völlig allein gehen Abraham und Isaak diesen Weg. Samotnie idą teraz Abraham i Izak swoją drogą. Und er spricht zu seinen Knechten: Nur wir wollen anbeten und dann zu euch zurückkehren. A do swoich sług powiedział tylko takie słowa: My pójdziemy, aby uwielbiać Boga. To słowo tutaj pomodlimy się w oryginale oznaczone, jest napisane uwielbić Boga, a potem wrócimy do was. Hier merkst du eine gewaltige Glaubenskraft bei Abraham. I możemy teraz zauważyć potężną siłę wiary Abrahama. Wir werden zu euch zurückkehren. Bo on mówi tutaj i wrócimy do was. Koniec piątego wiersza. Ich und der Knabe. To znaczy ja i mój chłopak. Abraham kannte den Auftrag Gottes. Abraham znał to polecenie Boże. Er sollte seinen Sohn Gott als Brandopfer, als ein blutiges Opfer auf dem Altar opfern. Przecież on wiedział, że miał złożyć Bogu swojego syna na ołtarzu jako krwawą, całopalną ofiarę. Und doch sagt er hier, wir werden zu euch zurückkehren. A pomimo tego on mówi do sług: wrócimy w liczbie mnogiej do was. Wie konnte Abraham so etwas sagen? Jak Abraham mógł coś takiego powiedzieć? Die Antwort finden wir in Hebräer 11. Odpowiedź na to znajdujemy w Hebrajczyku w 11 rozdziale. Aber ich möchte erst hier noch kurz ein paar Minuten etwas zu diesen Versen sagen. Ale zanim tam zajrzymy, to jeszcze parę minut na temat tych wierszy przed nami będącymi chcę powiedzieć. Der alte Abraham nahm das Holz. Ten stary Abraham wziął drewno na ofiarę. Er legte es auf Isaak. I on włożył na ramiona Izaaka. Und wieder muss Gott betonen, wie das für Abraham gewesen ist. I znowu Bóg musiał to podkreślić, co było tak ważne dla Abrahama. Er sagt nicht nur auf Isaak. Nie powiedział tutaj na Izaaka. Er sagt auf Isaak seinen Sohn. Nie, tutaj jest podkreślone w Słowie Bożym na syna swego Izaaka. Noch einmal diese persönliche Beziehung zu betonen, die da war zwischen Abraham und Isaak. Aby jeszcze raz podkreślić ten osobisty związek, jaki był pomiędzy Abrahamem i Izaakiem. Da nimmt er das Feuer und das Messer. A sam osobiście wziął do ręki ogień i nóż. Dann kommt ein ergreifender Ausdruck, den wir hier zweimal finden und nur dreimal im Alten Testament. I tutaj jeszcze dodane są słowa, które tylko trzykrotnie są wzmiankowane w Starym Testamencie, a dwukrotnie w tym rozdziale. Vers 6, sie gingen beide miteinander. Koniec szóstego wiersza i poszli obaj razem. Vers 8, und sie gingen beide miteinander. Wiersz ósmy pod koniec i szli obaj razem. Dazwischen kommt der einzige Wortwechsel zwischen Abraham und seinem unwissenden Sohn. A pomiędzy tymi dwoma wierszami jest siódmy wiersz, przedstawiający tą niewielką rozmowę pomiędzy Abrahamem a tym niczego nie spodziewającym się synem Izaakiem. Sein Sohn war gehorsam. Widzimy, że jego syn był posłuszny. Aber er wusste nicht genau, was passieren würde. Ale on nie wiedział dokładnie, co się wydarzy. Er sah, dass er das Holz trug. On widział, że niesie drewno na ofiarę. Dass sein Vater das Feuer und das Schwert, das Messer nahm. A że jego ojciec wziął również i ogień i miecz. Wo ist das Opfertier? A gdzie jest to zwierzę na ofiarę? Und Abraham antwortet lediglich. A Abraham odpowiada tu tylko. Gott wird es sich ersehen. Bóg upatrzy sobie. Sie kommen an diesen Ort, dem Gott ihn dann wohl gezeigt hatte. I tak przychodzą na to miejsce, które Bóg mu wskazał. Der Altar wird gebaut, Abraham macht es selbst. I ołtarz został zbudowany i znowu widzimy, że Abraham osobiście to wykonał. Lesen wir das noch einmal in Vers 9. Jeszcze raz to przeczytajmy w dziewiątym wierszu. Abraham baute den Altar. Zbudował tam Abraham ołtarz. Abraham schichtete das Holz. I Abraham ułożył drwa. Abraham band seinen Sohn. I Abraham związał syna swego. Abraham legte ihn auf den Altar. I Abraham położył go na ołtarzu na drwach. Abraham streckte seine Hand aus. I Abraham wyciągnął swoją dłoń. Abraham nahm das Messer. I wziął nóż.
Abraham war bereit, seinen Sohn zu schlachten. I Abraham był gotowy, aby zabić syna swego. Abraham machte hier wieder alles selbst. Znowu oglądamy, że Abraham wszystko wykonał osobiście. Und Isaak ließ sich binden. A Izaak pozwolił na to, aby był związany. Wir lesen hier nichts über die Gefühle von Abraham. Nic nie czytamy, jakie uczucia tutaj wypełniały serce Abrahama. Wir können nur spekulieren und ich will das nicht tun. Możemy tylko tutaj spekulować, a ja nie chciałbym tego czynić. Wir lesen nichts über die Gefühle von Isaak. Nie czytamy nic na temat uczuć, w jakich był pogrążony Izaak. Wir können nur spekulieren. Moglibyśmy tylko spekulować. Aber wir lesen diesen Versen etwas von einer heiligen Ruhe zwischen diesen beiden Personen. Ale z tych wierszy wypływa święty spokój, jaki oglądamy, jaki panował między tymi dwoma osobami. Isaak, der ein volles Vertrauen in seinen Vater Abraham hatte. Isaak, on miał pełne zaufanie do swojego ojca Abrahama. Und Abraham, der ein volles Vertrauen in seinen Gott hatte. A oglądamy również Abrahama, który miał pełne zaufanie do swojego Boga. Ich denke, diese beiden Verse, sie gingen beide miteinander. Myślę, że te dwa wiersze, szósty i ósmy, i szli obaj razem, beschreiben auf eine einzigartige Weise den Herzenszustand der beiden Männer. Opisują w jedyny w swym rodzaju sposób stan serca tych dwóch mężczyzn. Gott greift in letzter Sekunde ein. A Bóg wkracza w tą sytuację w ostatniej sekundzie. Es fehlte nur noch wenige Sekunden und Abraham hätte seinen Sohn geopfert. Brakowało kilka sekund, aby Abraham ofiarował rzeczywiście swojego syna. Es kommen die Worte Gottes aus dem Himmel. Ale usłyszał słowa Boże skierowane do niego z nieba. Abraham, Abraham. Abrahamie, Abrahamie. Und Abraham sagt nur, hier bin ich. A Abraham odpowiada, oto ja. Und er sagt, und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tu ihm gar nichts. I usłyszał słowa, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic. Denn nun weiß ich, bo teraz wiem, ich gebe es mit eigenen Worten wieder, wie es in deinem Herzen aussieht. Moimi słowami powiem, jak wygląda w twoim sercu. Diese Prüfung war nicht nur, dass Abraham erkennen konnte, wie es in seinem Herzen aussieht. Te doświadczenie nie było tylko po to, aby Abraham poznał, jak wygląda w jego własnym sercu, sondern diese Prüfung diente auch dazu, dass Gott sah, wie es in seinem Herzen aussieht. Ale te doświadczenie było też i po to, aby Bóg mógł poznać, jak było w sercu Abrahama. Die Folge war gewaltiger Segen. A następstwem tego było ogromne błogosławieństwo. Ich möchte vor der Pause noch zwei Stellen anführen. I przed ogłoszeniem przerwy chciałbym przytoczyć jeszcze dwa miejsca. Die eine Stelle aus Zweite Könige. Jedno miejsce z drugiej księgi kronik, królewskiej, przepraszam. Aus Zweite Könige 2. Z drugiego rozdziału. Denn dort haben wir das dritte Mal den Ausdruck, sie gingen beide miteinander. Druga Księga Królewska, drugi rozdział. W tym rozdziale znajdujemy to trzecie miejsce, w którym mamy te znamienne słowa, i szli obaj razem. Und das ist bei Elia und Elisa. A mianowicie działo się to w przypadku Eliasza i Elizeusza. Vers 6 am Ende. Czytamy to pod koniec szóstego wiersza. Das ist jetzt Elisa, aber sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Tak, Elizeusz tutaj odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. Und so gingen sie beide miteinander. I poszli obaj, jeszcze jedno słówko, razem. Und in Vers 12 heißt es, a w 12 wierszu jest też napisane, mein Vater, Ojcze mój, Ojcze mój. Es wird uns die gleiche geistliche Beziehung beschrieben wie bei Abraham und Isaak. A więc oglądamy tutaj opis dokładnie takich samych duchowych powiązań, jakie oglądamy między Abrahamem i Izaakiem. Abraham war der buchstäbliche Vater von Isaak. Abraham był rzeczywiście dosłownie ojcem Izaaka.
Aber er war auch sein geistlicher Vater, deswegen wird er als Sohn mehrmals bezeichnet. Ale on też i był duchowym ojcem i jego syn był jego synem duchowym. Elia war nicht der buchstäbliche Vater von Elisa. Eliasz nie był literalnie ojcem Elizeusza. Aber er war sein geistlicher Vater. Ale był jego duchowym ojcem. Und sie standen beide in einer innigen Beziehung zueinander. I oni obydwoje cechowali się takim właśnie ścisłym, intymnym powiązaniem między sobą. Und auch in 2. Könige 2 wird dieser Weg, der mit so viel Spott in Verbindung stand. I w tej drugiej Księdze Królewskiej, w drugim rozdziale, oni razem szli tą drogą, która była powiązana z tak wielką ilością też i naśmiewania. Beschrieben und sie gingen beide miteinander. Ale wszystko kończy się tymi wspaniałymi słowami i szli obaj razem. Ich denke, wir verstehen, was dieser Ausdruck bedeutet. Ja myślę, że już teraz rozumiemy, co te słowa oznaczają. Man könnte alleine eine Stunde über diese drei Teilverse sprechen. Można by było całą godzinę mówić na temat tych trzech cytatów. Ich will noch kurz kommen zu der letzten Stelle. Chciałbym jeszcze krótko wspomnieć ostatnie miejsce, które miałem na myśli. Hebräer 11, Vers 17, und gebt mir noch bitte 3-4 Minuten. Hebrajczyków, 11 rozdział, 17 wiersz. Die Verse 17 bis 19. Od 17 do 19 wiersza przeczytamy. Hebrajczyków 11 rozdział od 17 do 19 wiersza. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje, sądził, że Bóg ma moc wskrzesić nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Das erste ist die Aussage, nein, es sind zwei Aussagen Gottes. Tutaj oglądamy dwie wypowiedzi Boże. Die erste Aussage ist, pierwszą tą wypowiedzią to są słowa, durch Glauben hat Abraham seinen Sohn, hat Abraham Isaak geopfert. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka. Ist das nicht großartig, wie Gott das sieht? Czyż nie jest to rzeczą wspaniałą, że Bóg to właśnie tak widzi? Gott hätte sagen können, durch Glauben war Abraham bereit, seinen Sohn zu opfern. Bóg mógł tylko powiedzieć, ja wiem, że Abraham był gotowy, aby swojego syna ofiarować. Das wäre völlig wahr gewesen. I to też by było całkowicie prawdą. Durch Glauben hat Abraham seinen Sohn auf den Altar gebunden und das Messer genommen. Przez wiarę Abraham związał syna swojego, położył na ołtarzu i wziął do ręki nóż. Das wäre absolut wahr gewesen. I to te słowa też by były absolutnie prawdą. Nein, sagt Gott, ich sehe das anders. A Bóg mówi, nie, ja to widzę inaczej. Durch Glauben hat er ihn geopfert. Przez wiarę Abraham ofiarował Izaaka. Ist das nicht eine mutmachende Sache, wie Gott unseren Glauben sieht? Czy nie jest to tak bardzo pocieszającą rzeczą, że Bóg zauważa naszą wiarę? Auch wenn wir ihn vielleicht in manchen Lebenssituationen gar nicht bis zum Ende durchziehen müssen. Nawet jeżeli my w niejednej sytuacji życiowej nie musimy aż do samego końca przeprowadzać tego dowodu pokazującego wielkość naszej wiary, sieht Gott es doch so, als hätten wir es getan. To jednak Bóg to tak widzi, jakbyśmy to rzeczywiście do końca dokonali. Was für eine Gnade Gottes. Jakaż to jest potężna łaska Boża. Was für ein herrliches Zeugnis, was er hier über Abraham ausstellt. Jakież wspaniałe świadectwo Boże wystawione o sobie Abrahama przez Boga. Es war durch Glauben. Auf der Grundlage des Glaubens war das möglich für Abraham. To właśnie na podstawie jego wiary było rzeczą możliwą, aby Abraham tego dokonał. Auf der Grundlage des Fleisches wäre es unmöglich gewesen. Bo na podstawie jego własnego ciała byłoby to całkowicie niemożliwe. Aber jetzt kommt das zweite. Ale teraz jeszcze możemy zobaczyć drugą wypowiedź Bożą.
Und dieses Wort kann man sich nicht dick genug unterstreichen oder merken. A te słowa powinniśmy sobie grubo podkreślić albo bardzo dobrze zapamiętać. Vers 19. 19. wiersz. Wobei er urteilte. Sądził jednym słówkiem u nas. Das ist etwas anderes als glauben. To jest coś innego niż wiara. Nicht wahr? Abraham glaubte nicht nur, dass Gott aus den Toten aufzuerwecken vermag. Nie tylko Abraham wierzył, że Bóg jest w stanie z umarłych wskrzesić. Das wäre ein gewaltig großer Glaube gewesen. A przecież to też by była potężna wiara, którą by okazał. Das ist noch nie vorher passiert. Es ist noch nie vorher passiert, dass Gott einen aus den Toten auferweckte. Bo wcześniej jeszcze nigdy coś takiego się nie zdarzyło, aby Bóg kogoś wzbudził z martwych. Nein, Abraham glaubte, dass Gott es tun muss. Nie, Abraham tutaj wierzył, że Bóg to musi uczynić. Und dass Gott es tun wird. I że Bóg rzeczywiście to uczyni. Das beschreibt uns, was wahrer Glaube ist. To właśnie opisuje, co to oznacza mieć prawdziwą wiarę. Er war felsenfest davon überzeugt. On był tak mocno, twardo o tym przekonany, jak twardą jest skała. Dass Gott nicht nur Macht hat, że Bóg nie tylko ma do tego moc, sondern dass Gott auch handelt. Ale również i że Bóg tak postąpi. Warum? Dlaczego? Weil Gott ihm eine Verheißung gegeben hatte. Dlatego, że wcześniej Bóg mu dał obietnicę. Du bist der Vater einer Menge. Że ty jesteś ojcem ogromnej ilości ludzi. Der Vater eines großen Volkes. I że jesteś ojcem ogromnego narodu. Aber dieser Same wird dir in Isaak genannt werden. Ale nasienie twoje będzie nazwane w Izaku, synu twoim. Also er sollte der Vater eines großen Volkes über die Linie Isaak sein. A te słowa oznaczają, że on ma stać się ojcem ogromnego narodu tylko poprzez linię Izaaka. Wenn Gott nun zu ihm sagt, opfere, töte ihn für mich. A więc jeżeli Bóg teraz do niego powiedział, ofiaruj go, czyli inaczej zabij go dla mnie, dann kann es nur eine logische Schlussfolgerung geben. To tylko jedno logiczne wnioskowanie mogło z tego wypłynąć. Da Gott nicht lügen kann, ponieważ Bóg nie może kłamać, muss er Isaak wieder auferwecken. Musi tego Izaaka z martwych wzbudzić. Das war die Überzeugung, die Abraham hatte. Takie miał przekonanie Abraham. Es war also nicht etwas vages. A więc nie było to coś, co można by określić odwagą Abrahama. Sondern eine ganz konkrete Sache. Nie, to była bardzo konkretna rzecz. Und das, was hier in Vers 19 von Hebräer 11 steht. A to jest dopiero tutaj zapisane w tym 11 rozdziale listu do Hebrajczyków w 19 wierszu. Das ist das, was Abraham zu seinen Knaben gesagt hatte. I ten wiersz potwierdza to, co Abraham powiedział do swoich sług. Wir werden anbeten. My Boga uwielbimy. Und dann werden wir beide wieder zu euch zurückkehren. I potem obydwoje do was wrócimy. Was für ein Glaube. Jakaż wiara. Vielleicht denkst du, ich stehe nicht auf der Stufe von einem Abraham. Może ty pomyślisz, że ja nie jestem na takim stopniu jak Abraham. Deswegen kann ich so einen Glauben wie Abraham gar nicht haben. Dlatego nie jestem w stanie mieć takiej wiary, jaką miał Abraham. Dann guck dir die Geschichte mit Naaman an. A wtedy spójrz na tą historię, jaką czytamy w przypadku Naamana. Guck dir dieses kleine Mädchen an, was vor Naaman steht. Spójrz na tą małą dziewczynkę z Izraela, która stanęła przed Naamanem. Nicht so ein berühmter 100-jähriger Glaubensmann wie Abraham mit viel Erfahrung. A nie był to tak doświadczony, stuletni mężczyzna, jakim był w tym czasie Abraham. Sondern in kindlichem Glauben und Vertrauen steht sie vor Naaman. Nie, ta dziewczynka w tej dziecięcej wierze i w dziecięcym zaufaniu do Boga stanęła przed swoim panem Naamanem. Naaman, es gibt jemanden, der dich von deinem Aussatz heilen kann. Naaman był gotowy, aby iść do pewnego męża, aby dać się uzdrowić ze swojego trądu. Dieser Prophet durch die Macht Gottes? Przez tego proroka, który miał moc Bożą. Was für einen Glauben hatte dieses kleine Kind?
Jak wielką wiarę miała ta mała dziewczynka. Gott betont das im Lukas-Evangelium. A Bóg to jeszcze podkreślił w Ewangelii Łukasza, dass in den Tagen Naamans, że w dniach Naamana und auch in den Tagen davor, i również w dniach poprzedzających niemand jemals vom Aussatz geheilt worden ist. Nikt nigdy nie został uzdrowiony z trądu. Mit Ausnahme von Naaman. Za wyjątkiem Naamana. Siehst du auch dieses kleine Mädchen? Widzisz tą małą dziewczynkę? Hatte einen so gewaltig großen Glauben. Ona miała też tak przeogromnie wielką wiarę. Also wir brauchen nicht ein Abraham zu sein, a więc my nie musimy być takimi jak Abraham, sondern Gott zeigt uns, dass auch wir einen solchen Glauben, ein solches Vertrauen auf Gott haben können. Nie, Bóg nam pokazuje, że możemy mieć tego rodzaju wiarę i zaufanie do Boga.